Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dzisiaj kończę 36 lat. Starość nie radość. Zedziem sobie gram tutaj w piłkę. Ale nie o tym. Dzisiaj posadzę śliwkę. Rano byłem w sklepie po zakupy takie urodzinowe i ładna śliwka była, drzewko. Zaraz ją gdzieś wsadzimy, tylko kompletnie nie mam pomysłu, gdzie ją wtyknąć. Czy tam u kur na wybiegu, czy gdzieś po drugiej stronie chałupy, ale może u kur, bo tutaj jest ziemia ciut lepsza i powinno się lepiej przyjąć. Patrzcie, jaką ładną ceratę sobie dzisiaj kupiłem specjalnie tutaj na dworze, bo chyba na dworze się dzisiaj pogoszczę, jest ponad 10 stopni. Aż tak nie wieje, nie pada, można sobie tutaj posiedzieć. Bardzo dziękuję za prezenty urodzinowe. Kurier przywiózł paczką takie ładne poduszeczki, kubeczek. A tutaj od pani Doroty. Poduszeczka dla mnie z tym kogutem, ale mi się to podoba. No przepiękna jest ona. I tu w środku jest list od pani Doroty. I tutaj mamy resztę rzeczy. Część na wysyłkę dla darczyńców. O, jakie ładne przystrojenie świąteczne będzie tu pasowało. Zaraz poszukam, do czego to można włożyć. O, na razie można do tego kubeczka. Może się będzie trzymało. O, jaki wystrój elegancki. I tutaj mamy poszewki na poduszki. O, z tym pięknym wzorem. To parę osób z darczyńców właśnie chciało poszewki na poduszki. W przyszłym tygodniu wyślę. To już prawdopodobnie będzie ostatnia wysyłka z listy. A potem jeszcze pozbieramy, kto tam nie dostał, a powinien, brakujące elementy. O, a tu są, to nie tamte są dla mnie. Patrzcie, te są dla mnie, z moim imieniem. O, dziękuję bardzo. Ale się pani musiała narobić przy tym. Ale ładne. O, będą się tutaj elegancko prezentowała, a potem je się zabierze do domu, bo tutaj to zaraz kury albo perełka by to wywaliły. Ale póki tu będę siedział, to będą tutaj ze mną. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Torta trzeba otworzyć, którego dostałem. Również od pani Doroty. Dobra, ten sznurek to chyba trzeba będzie przeciąć. Mam tutaj nożyk. Hyc, hyc. Patrzymy, jak wygląda specjalnie. Nie patrzyłem wczoraj, ale elegancki. Dziękuję bardzo. Na razie jeszcze go nie jem. Może sąsiad zajdzie potem, to sobie po kawałeczku zjemy, bo wiadomo, tak torta samemu jeść dasz, aż jakoś tak głupio. Także chowam go jeszcze do lodówki, ale bardzo ładny. Dziękuję. Mama Łyga, co się wczoraj gotowała, znaczy gotowały się ziemniaki, potem się zrobiło resztę. Kury zajadają, już mają, ale wczoraj tak się dziwiłem, bo aż do nocy się gotowało. I co to nie może się zagotować? A dzisiaj ściągnąłem ja tego. Dekielka nie zdjąłem i przez to tak długo się gotowało. No ale się zagotowało, ziemniaki miękkie, ubite. Tutaj kury i reszta bandy sobie zajadają. Już pół michy opędzlowały. Jeszcze trochę i pójdą na zielonkę. Teraz ten stół to już normalnie jak u ludzi wygląda. Elegancko. A jaka sobie przyleciała na tą część podwórka i to gdzie ona się wybiła? Jeszcze za tą starą budą przeleciała górą nad całym kojcem medzia i tutaj wylądowała. Ona to lata normalnie jak ptak. Ale do lasu nie ucieka, całe szczęście. To niech sobie lata. Jak nie będzie uciekała, to nie będę jej przycinał lotek, no bo po co? Dobra, trzeba gdzieś tą śliwkę wtyknąć. Co ja tak dzisiaj wymyśliłem, że co urodziny będę jakieś drzewko sadził. To jest nadzieja, że na bazie jeszcze parę drzewek będzie. Chociaż nie wiadomo, zawsze to może być ostatnie. Tylko gdzie tu je posadzić? Może gdzieś tutaj. Tutaj mam tą jabłonkę, chyba czereśnie, coś jeszcze. Już ładnie pąki puszczają. Na tym aż tak nie widać, ale na tym drzewku no to już fest. Jeszcze trochę i się zazieleni. Ta choinka, która była w domu na święta, jeszcze chyba żyje. Ledwo, bo ledwo. Ale jakoś jej tak nie oblatują te igły. Może jeszcze pożyje, może tu by gdzieś wstawić, bo też tak sobie pomyślałem, że jakby kiedyś te drzewka porosły, chociaż te już są tutaj 2 lata w ziemi i urosły tyle co nic. No bo to licha ziemia, też jakoś specjalnie tego, wiecie, nie podsypuje ani nic. No jakieś by porosły, by trochę cienia dawały przed domem. Zawsze to lepiej. W sumie tutaj są 3, to można by i tu w linii dać 4. Gdzieś tutaj. No nie wiem,
albo gdzieś bardziej tu. Nawet jakby kiedyś tutaj był wybieg czy coś do tego kurniczka, no to drzewo na wybiegu im nie zaszkodzi. Nawet lepiej, też zawsze trochę cienia, zawsze przed deszczem się można gdzieś schować. Chyba tu gdzieś po prostu to wsadzę. Nie będzie tu jakoś bardzo przeszkadzało, tylko tak, żeby Lublinem tam się dało podjechać. Tam idzie przejechać, to może tak, bo tutaj, czemu nie? Dobra, tutaj gdzieś to wsadzę. To już odwiązałem z tej folii. Może coś tam korzeni ma, tak mniej więcej tutaj w linii, przed oknem. Można kopać. A w sumie to po co kopać, jak można wiertnicą wywiercić. Też powinno być dobrze. Przynajmniej taką mam nadzieję. Elegancka dziura. Dobra jest ta wiertnica, tylko wiecie co? Ten guzik się popsuł. Ale na szczęście w takim położeniu, że jest ciągle włączona, to gaszę ssaniem. I też działa. Dobra, trochę lepszej ziemi podsypiemy do środka. Tutaj tak przy domu jest ta ziemia lepsza. Dalej od chałupy, tym gorsza. Można sporo podsypać, bo to spory dół się tutaj zrobił. Teraz wtykniemy. Oto. O, dobra, gdzieś głębokość. Znowu podsypiemy lepszej ziemi. No wysypuj się, wysypuj. Wysypało. Teraz tym przygnieciemy. Dosyć dobrze. Żeby dołek się zrobił w koło, to będzie się, wiecie co, woda tu zbierała. Taki lichy ten dołek, ale w miarę głęboko wkopany. Podsypałem jeszcze delikatnie, takim kurzakiem już w miarę przerobionym. Wylałem na to konewkę wody. No i zobaczymy. Może się przyjmie, może pąki puści. Dobrze by było. Śliwki to dobre są. Chyba zdrowe. Nie można z nich robić jakieś przetwory różne. Jak śliwowice na przykład. I tak sobie tutaj siedzimy i się gościmy. Edziu znowu sobie trochę porysował nos, ale o ziemię rzeczywiście, bo i ziemi ma pełno, to na razie mu wystarczy tej piłki, może jakąś maść mu kupię na ten nos, bo już tak ładnie mu się wszystko pogoiło, a dzisiaj znowu za długo biegał za tą piłką i sobie gdzieś zaczepił, no. Tak już ma. Jak wpadnie, wiecie, wganianie za piłką, to już takie małe kontuzje mu nie przeszkadzają. Perełka, wstawaj. Impreza się zaraz zaczyna. Urodzinowa. Także zbieraj się. Szykuj, zaraz będzie gościna. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia, jakie dzisiaj dostałem. Była ich masa i w komentarzach, i w wiadomościach, i w mailach, i na Facebooku, Messengerze. No i gdzie się da, Instagramie i tak dalej, za wszystkie bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ja idę szykować gościnę, na której będę ja, Edzio i Perełka, ale to już sobie zostawimy, nie będziemy tego nagrywać, prawda, Edzio? Ojejku, już tak ładnie nie skakałeś, a teraz mi tak skoczyłeś na brzucho. Jakieś pyszne warzywka sobie utrę, bo dzisiaj piątek, a jeszcze to jedzenie mi aż tak dobrze nie idzie. O, Jaga się dalej uczy latać. Pełne tutaj poruszenie, jak usłyszeli o gościnie. Edziu! Edziu! Edziu, nie lataj za Jagą, bo ona się stresuje. Słyszysz? Dobra, idziemy zaraz do domu i tak. To kurki się puści na zielonkę, ale nie tak prędko, bo mi się w las rozejdą. No, trzeba będzie pogrodzić. Dobra, nie przedłużam. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na jutro. Jutro będzie wędzenie boczku i schabu. Tylko żebym przez te wszystkie wydarzenia nie zapomniał na noc wystawić tego mięsa do wysuszenia. Przez noc sobie rozwieszę w domu. Niech się wysuszy. I jutro od rana rozpoczniemy wędzenie. A propos tego wędzenia, to też im więcej czytam o tym na internecie, tym mniej wiem,
Każdy pisze co innego. Jeden trzyma w solance 2 dni, drugi 2 tygodnie. Jeden daje 40 gram soli, drugi daje 140. Jedni piszą, żeby tej peklo soli nie używać, bo to chemia. Drudzy piszą, że tylko peklosol, bo inaczej mięso się popsuje. Kiedyś nie było peklosoli, też jakoś to mięso się nie psuło, ale z tego co pamiętam, z opowieści tam u babci, to jak nie było jeszcze prądu, lodówek, to całkiem się w beczce z solą chyba trzymało mięso i potem się pukało przed przyrządzeniem. No nie jestem tego pewien, ale tyle jest informacji, wszystkie są inne. No po prostu muszę się nauczyć metodą prób i błędów. U mnie tam te 4-5 dni, 4 będzie w solance. Mam nadzieję, że to wystarczy. Nie ma tego jakichś dużych ilości, więc długo też te mięso po już uwędzeniu na pewno nie będzie leżało. Trochę może zjem, jak mi się uda. A jak nie, to część rozdam, może część zamrożę. No zobaczymy. Także jutro zapraszam na wędzenie. Drewno suchutkie mam przyszykowane. Najpierw trzeba będzie przepalić wędzarnię, bo trochę tutaj na dworze była, na pewno już trochę wilgoci załapała nawet za... A nie, dobra, nie odwijam tego wszystkiego, bo to jest na trytytki tam porobione, żeby się nie urywało. Jutro to rozpakuję. O Edziu tu narozwalał znowu jakichś papierów. Ale masz piłeczkę, trochę polataj. Tom, to sobie nosa nie porysujesz. Dobra, nie przedłużam, idziemy się gościć z Edziem. Do jutra, do 7 rano, cześć.